Imię Kena i Bractwo Ląd. Witam serdecznie, drogich braci i sióstr, w kolejnym już chyba, jak dobrze pamiętam, 37 odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy Need for Speed Most Wanted. Dzisiaj przyszła pora na to, żeby wykonać już parę imprez wyścigowych, bowiem jak wiecie w poprzednich odcinkach, ostatnich dwóch, wykonywaliśmy kamienie milowe. Także teraz przyszedł czas na to, abyśmy zajęli się imprezami wyścigowymi od Erla. Dlatego wybiorę sobie do tego zadania Porsche Caymana S, którego widzicie na ekranie. Dobrze, myślę, że nie ma już więcej co mówić. Czas już przejść do naszego zadania. Musimy ukończyć co najmniej 5 wyścigów, żeby móc się z nim ścigać. Jak na razie mamy 0, ale myślę, że nic się takiego złego jeszcze nie stało. Dobra, co my dzisiaj mamy? Tor w postaci dwóch okrążeń, tak? Drag. Oczywiście próba czasowa, ryzyko patrolu tutaj jest maksymalne akurat. Oczywiście próba prędkości to 2. Tutaj jest maksymalne. Próba czasowa kolejna, minimalne ryzyko patrolu, tor i eliminacje, czyli 8 konkurencji wyścigowych. Dlatego zajmiemy się pierwszą z nich, czyli pierwszym torem, który obejmuje 2 okrążenia. Jedziemy. Kierowca za mną ma również Porsche Caymana S, on ma chyba Carrera 911. Ale Chevrolet Corvette leczy z tyłu. Kurczę, a myślałem, że z tego skrótu nie skorzystają. A ja skorzystam ze skrótu, dziękuję bardzo. Dobra, nitro na całą parę. O, Kobalt sobie nieźle daje radę. Udostępnij mi pierwsze miejsce, please. Coś mi laguje w tym, ale na to jest podejrzane. O, zwolnij mi coś szczęście. Jak widać, Porsche Cayman S sobie daje nieźle radę. Zostawiałem już nawet swoich przeciwników z tyłu. Użyjemy całej butli nitro, bo to mnie trochę spowolniło. Jak te samochody śmiesznie się odbijają od powierzchni po skoku. Właśnie przed chwilą zauważyłem. Nie wiem, czy wy to też widzieliście, drodzy bracia i siostry.
Udało się. Przejechaliśmy bez problemu pierwszy wyścig. I gotówka zrobiona w postaci 6000 dolarów. Przechodzimy do następnej konkurencji. O! Wyścigi typu drag. Może być ciekawe. O Jezu, nie ten przycisk. Witam drodzy bracia i siostry. W wyścigu typu drag to już jest drugie podejście, bo jakoś samochód nie chciał mi skręcić. Nie wiem, jak to zostało. Ale teraz idealna zmiana przełożenia. A, dobrze, że istnieje coś takiego jak spowalnia. Udało się! 1500. Ugh, mija. No dobra. Podawaj temat. Great run. I'd love to see the look on Razor's face now. Keep it up. Rockport is just around the way. I gotta go. Later. No i dobra. Cieszę się, że ci się przejazd podoba. Gdzie jest L? A tu. Przepraszam. Ja gram na padzie, nie korzystam z klawiatury. Ewentualnie to tylko dlatego, żeby dostać się do czarnej listy. Dobrze, drodzy bracia i siostry. To następny wyścig, który nas czeka, jest to próba czasowa, w którym ryzyko patrolu jest maksymalne. Trochę długie, ale przez autostradę to myślę, że nawet fajnie będzie. Dobrze, drodzy bracia i siostry. Do zobaczymy się w próbie czasowej. No i witam serdecznie, drodzy bracia i siostry. Oto próba czasowa, czyli wyścig numer 3 z listy imprez. No, nie udało mi się niestety doskonałe start. Trudno, przeżyjemy. Teraz musimy jechać jak najszybciej, bo mamy 40 parę sekund, żeby dojechać do pierwszej bramki. Ale myślę, że jak na Porsche Cayman Barona, damy sobie nieźle radę. Oj, 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 oj. What the hell is going on? O! Zatrzymajmy to, bo to jest podejrzane bardzo. Przepraszam za te lagi, nie wiem co się stało. Może ten błąd już się nie powtórzy. Gdzie ja skręcę? Troszkę nitra, bo mam wrażenie, że ten Cayman trochę za wolno się porusza przy takich zakrętach. No i znowu lagi. Nawet mnie nie denerwuje. Usunąłem stare dane, więc powinno być bez problemu. Dobrze. No i policja, mimo że nic teraz nie uszkodziłem. Zaraz ją zobaczymy na horyzoncie. Na szczęście to tylko pierwszy poziom poszukiwania, więc nie powinno być źle. Ja tym samochodem jeszcze się nie ścigałem z policją. No kurwa. I tak z 16 klatkami na sekundę mam jeździć? Wiesz, no nie jest źle. A teraz dwie, ja pier papier. Kurwa mać. O nie, tak nie może być. Błagam cię, Fraps, uspokój się. O, już nie zgubiłem? Niezły jestem. Ale zaraz będzie ich więcej.
Ach, byli na autostradzie, ale ja z niej zjechałem. Musiałem zjechać. Ach, kolejny raz szczęśliwie udało mi się zwiać policję. No i to koniec wyścigu! Fajnie! Okej. Dobrze, drodzy bracia i siostry. Plan jest taki. Ja zgubię pościg i zobaczymy się w następnym wyścigu. W porządku? Mam nadzieję, że uda mi się z sukcesem zakończyć ten pościg i że zobaczymy się w następnym wyścigu bez jakiegokolwiek aresztowania. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym wyścigu.